Dzień dobry. Mam ogromną przyjemność zaprosić dzisiaj Państwa na spacer po piasecznie okolicach szlakiem powstania styczniowego. Także jeżeli znajdziecie Państwo czas na spacer, na jazdę rowerem albo jazdę samochodem, żeby odkryć nieznane sobie miejsca bitew czy miejsc, miejsca pamięci narodowej, to bardzo proszę ruszać ze mną w podróż. Zacznijmy sobie może tę naszą opowieść od przedstawienia mapy, starej mapy, na której zaznaczone są miejsca Bitew i te nazwy miejscowości, niektóre bo nie wszystkie tutaj widać, czyli ten teren poniżej Warszawy, jeżeli Państwo dobrze widzicie. No, nasze piaseczne jest tutaj też uwidocznione. Są również takie miejscowości jak Góra, oczywiście chodzi o Górę Kalwarię, Przypki czy Racibory to są jedne z kilku, niewielu miejsc, gdzie rozgrywały się bitwy czy potyczki w czasie powstania styczniowego. Jeżeli miałabym Państwa przepytać, kiedy wybuchło powstanie styczniowe, no to oczywiście podpowiedź jest w pytaniu, wiadomo, że w styczniu, w roku 1863, a dokładnie 22 stycznia tego roku, więc jak sobie obliczymy dokładnie, to przypada nam w roku 2020 trzecim okrągła 160 rocznica wybuchu tego właśnie powstania, nie pierwszego powstania narodowego, w którym Polacy walczyli o odzyskanie niepodległości. I cóż. No, powstanie na terenie naszym zaczęło się również w styczniu, dosłownie parę dni później. A jakie były przyczyny, co przyspieszyło to powstanie? Myślę, że Państwo doskonale pamiętacie z lekcji historii, ja tylko przypomnę, że przyspieszyło wybuch tego powstania takie wydarzenie, które nazywało się branką. Branka, czyli pobór do wojska, a na listach, które zostały przygotowane przez urzędników carskich, na tych listach poboru do, do wojska tych młodych chłopaków, żołnierzy, w większości znalazły się nazwiska przyszłych uczestników powstania, takich, którzy mogliby zagrozić tutaj carowi Rosji, Rosji, i obaleniu systemu tutaj właśnie i odzyskaniu niepodległości. Dlatego ym, władze powstania, władze powstania y, postanowiły przyspieszyć y, jego y, wybuch. Stąd data 22 stycznia w zimie niekoniecznie, niekoniecznie dobre warunki na walkę, zwłaszcza dla tutaj naszej strony Polskiej, kiedy Polacy musieli ukrywać się i walczyć głównie, głównie w lasach, a w warunkach ostrej zimy, kiedy trudno było o Znalezienie miejsca chociażby na nocleg, na odpoczynek, nie było to łatwe. Trzeba też pamiętać, że na początku powstańcy byli wyposażeni w broń, no tak mniej więcej co dziesiąty miał cokolwiek, tak? przy pomocy czego mógł walczyć, jakaś broń wyniesiona z domu. Nie było to wojsko przeszkolone do walki więc szanse na wygranie tego powstania były bardzo, bardzo niewielkie, ale entuzjazm był ogromny i nadzieja na odzyskanie niepodległości również. Dlatego też charakter tego powstania, szczególnie porównując z innymi, miał charakter takiej... Typowej partyzantki. Nie, było, nie, były to walki, nie były to walki oko w oko, tak? Z przeciwnikiem, który był wyposażony w artylerię w sprzęt, no, po prostu we wszystko. I mimo, że w czasie tego powstania e, przewinęło się około 200 tysięcy e, tutaj uczestników po naszej stronie polskiej, to e, porównanie jednej i drugiej strony e, no, już na samym początku no, można było wysnuć wnioski, że, że niestety Polacy tego powstania również nie wygrają, mimo że tych potyczek i tych starć było ponad 1000, około 1200 jak, jak historycy. No dobrze, a kto tutaj zasłynął, kto, kto był najbardziej znaną postacią na terenie południowej części terenów poniżej Warszawy? No pierwszą, najbardziej znaną i zasłużoną osobą był to naczelnik wojenny powiatu warszawskiego Władysław Kononowicz. Doświadczony oficer, który wcześniej służył w armii rosyjskiej, ale zrezygnował na wieść o wybuchu powstania. I on na swoim koncie, tutaj na terenie lasów chojnowskich, ale też również dalej walczył. No, pewne sukcesy na swoim koncie miał. Potrafił przewidzieć strategię swojego przeciwnika, był doświadczonym, doświadczonym żołnierzem. Kolejnym naczelnikiem po straceniu Władysława Kononowicza, bo niestety kononowicz w pewnym momencie mimo tych swoich sukcesów, ale też porażek, został złapany i stracony, o czym jeszcze też za chwilę powiem. Jego następcą był Ludwik Żychliński, który no, między innymi też walczył na Sycylii czy w wojnie secesyjnej, a tutaj przejął rolę tego głównodowodzącego po Kononowiczu. Inni dowódcy, Inni żołnierze, to między m.in. ziemomysł Kuczyk. Czy Paweł Gąsowski, pseudonim Pawełek. On między innymi stał na czele takiego oddziału nazwanego Dzieci Warszawy, był również adiutantem Żychlińskiego. A co to był w ogóle za oddział te dzieci Warszawy? To też jest taka ciekawostka. Właściwie były dwa takie oddziały. Jeden był na terenie tutaj Lasów Hojnowskich, a drugi po, po przeciwnej stronie Warszawy, czyli... Czyli na terenie Puszczy Kampinowskiej. Stąd, jak bada się źródła i czyta się różne opisy, czasami można się pomylić, o którym jest mowa, a w ogóle o co chodzi z tymi dziećmi Warszawy. Czy to znaczy, że jakieś małe dzieci, nastolatkowie brali udział tutaj? No nie, no to właśnie chodzi o tych chłopaków, którzy uciekali przed branką, czyli poborem do wojska, i kryli się właśnie w okolicznych lasach, między innymi od strony południowej. Dnia, czyli tutaj w lasach chojnowskich, i tak na dobrą sprawę ten pierwszy oddział, który walczył na terenie ziemi piaseczeńskiej, to był ten oddział dziś w Warszawy, i on tak się przemieszczał między Piasecznem, a górą Kalwarią, między innymi tu w stronę Konstancina. tak tutaj na, tu częściowo na wschód, częściowo na zachód. Czyli młodzi chłopcy, którzy nie chcieli przez jakieś tam 20-25 lat w armii carskiej walczyć za cara i za niego e, umierać. K e, tomu, no, kto mógł, to się zawsze e, bronił przed wstąpieniem do, do tej armii carskiej, bo no, małe szanse były na to, że powrócił do domu, a jeżeli wrócił, to już był raczej wrakiem człowieka. Stąd e, na przykład e, na wsiach, jak taki poborowy ruszał, e, ruszał do armii, to rodzina wyprawiała ucztę, żegnała się z nim, tak jakby Wyprawiała taką stypę, no, mając, mając na uwadze to, że może już tego młodego człowieka nie zobaczyć. Kolejny z przywódców, bardziej znanych tutaj na terenie ziemi piaseczeńskiej, był Władysław Grabowski. Mniej miał szczęścia, jeśli chodzi o wygrane bitwy czy potyczki. Ale mieliśmy również, mieliśmy również osoby cywilne, czyli na przykład Józefa Adama Jana Kłoczowskiego, burmistrza Piaseczna, który był zaangażowany bardzo w powstanie styczniowe i wiele rzeczywiście zrobił tutaj. No bardzo się zasłużył, a tak na dobrą sprawę jest mało rozpoznawalny w Piasecznie. Ja podczas spacerów, czy, czy lekcji, czy wykładów, jak pytałam się, czy ktoś zna takiego burmistrza, no to zazwyczaj mieszkańcy Piaseczna, bez względu na to, czy to, czy to byli uczniowie, czy, czy dorośli, to raczej, raczej z nikim się nie kojarzył. Bardziej rozpoznawalny jest burmistrz Kaun, a Józef Kłoczowski jest osobą zapomnianą, chociaż ma swoją ulicę w Żabieńcu między Piasecznym a Żabieńcem. Krótki trakt od rzeki Jeziorki. Możemy, możemy tym traktem przejechać się rowerem czy przejść na spacer. A za te zasługi właśnie e, miasto Piaseczno e, mu taką ulicę poświęciło. A co on takiego w czasie powstania dokonał? No, poza tym, że e, był jakby takim e, przywódcą tutaj cywilnym. Tak? Mamy tego komendanta, mamy tego Konanowicza, czy rzeklińskiego, ale mamy również burmistrza który no, bardzo się narażał, pomagając, no, zresztą tak jak wszyscy, którzy się narażali, pomagając powstańcom. On może szczególnie, bo był jakby na świeczniku, był obserwowany. Jego obowiązkiem jako urzędnika carskiego było składanie no, takich relacji. Mówiąc oględnie, a tak naprawdę miały to być donosy o tym, jaka jest sytuacja tutaj na tym terenie mu podlegającym. No ja on się bardzo tutaj rzeczywiście starał, żeby, żeby te informacje były nie takie, jak oczekiwał, no, oczekiwali jego zwierzchnicy. Więc często, więc często nawet wprowadzał w błąd tutaj tych, tych swoich przełożonych. No a pomagał w ten sposób, że y, chociażby y, przechowywał, dostarczał broń powstańcom, y, ukrywał czy y, uczestników, czy y, dostarczał wyżywienie. Jest opisana taka sytuacja, kiedy y, przyszedł w zimie 1963 roku transport karabinów belgijskich w skrzyniach. No i te skrzynie, co on z tymi skrzyniami zrobił? No część wstawił do siebie do mieszkania, część do magistratu i ledwo no dosłownie te skrzynie przyszły akurat wpadł do piaseczna oddział kozaków. Tak? Dosyć spory. No i oczywiście pierwszą rzeczą, jaką oficerowie zrobili, to weszli do magistratu, do burmistrza. Te wszystkie skrzynie stały na widoku, mało się tam o nie nie potknęli. No i tylko jeden tam spytał, a co tutaj macie, burmistrzu? No to burmistrz wykazał się refleksem. No i powiedział, że no tutaj to akurat jakieś stoją, przeszkadzają mu oczywiście przywieźli jakiś sprzęt do remontu tutaj urzędu, no i musi się z tym, musi się z tym uporać jakoś, ale to ja nie przeszkadza, chodźcie na śniadanie, bo zimno jest, tak, tutaj mamy jakieś naleweczki, gospodyni zrobiła. No i oficerowie poszli na suto zakrapiane śniadanie. Reszta kozaków miała też tam się gdzieś odpocząć sobie. I, I pożywić. No i w trakcie tego, w trakcie tego, właśnie śniadania, po jakimś czasie wpada do oficerów jeden, jeden z żołnierzy z informacją, że ktoś doniósł, że podobno tra, no, dostarczono jakiś transport broni do Piasecznej. gdzieś tutaj jest ukryty. No i oczywiście. Żołnierze zaczęli tam przeszukiwać domy, ale nikomu nie wpadło do głowy, żeby zacząć od tych skrzyń, które stały na widoku. Nie? No więc wszystko się dobrze skończyło. Broń tej nocy została dostarczona powstańcom. I tu tak o włos, a burmistrz no, na miejscu mógł zostać tam rozstrzelany. Nie? Ale innym razem się już tak nie udało, i po takiej akcji, kiedy wprowadził wojsko rosyjskie właśnie w zasadzkę w lasach, w lasach hojnowskich i, i, i tam no, wreszcie się zorientowali żołnierze rosyjscy, i dowódcy, że coś jest nie, nie tak, i wpadli do, do piaseczna. Złapali tego burmistrza, wywlekli z tego magistratu i chcieli go na miejscu tutaj na rynku powiesić. No i pewnie by do tego doszło, żeby, żeby że to się by rzeczywiście stało. No to sytuacja, sytuacja była bardzo dynamiczna, bo w momencie o tym, kiedy się dowiedzieli mieszkańcy, to zaczęli wypadać z tych swoich domów dookoła rynku. Wieść się bardzo błyskawicznie rozniosła po całym piasecznie. I ci wszyscy rzemieślnicy, szewcy, jacyś tam inni, kobiety, no, wszystko jedno jakiego wyznania mieszkańcy tutaj, piasecznianie, czy, czy to byli Polacy, czy to byli Żydzi, czy. czy nieważne, tak? Wpadli, zaczęli tego, tego burmistrza swojego ratować i ochraniać, krzycząc, że oni nie pozwolą na to, żeby go tutaj tak zabito, Powieszono, Co? Kto miał? Jeden z siekierą, inny jakimś innym sprzętem. I rzeczywiście tyle tych ludzi wyszło, że no, odstąpił ten dowódca od tego, żeby, żeby na miejscu Kłoczowskiego powiesić. Zapakowano go na wóz, wywieziono, no i trafił oczywiście do cytadenii warszawskiej. Na parę miesięcy, gdzie go bardzo skutecznie przesłuchiwano. Do tego stopnia skutecznie, że no, też mu się udało, że na Syberię nie trafił, tak? że, 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 że go w końcu nie rozstrzelano ani nie powieszono, ale jak wrócił, to już był wrak człowieka i po paru latach po prostu umarł. Kolejną taką bardzo ważną osobą tutaj dla Piaseczna, bardzo znaną, rozpoznawalną, myślę bardziej od, od Kłoszowskiego, jest ksiądz Ludwik Czajewicz, który był z kolei też takim cywilnym komendantem w Piasecznie, też niósł pomoc tym powstańcom, albo przechowując ich tu na plebanii, albo dostarczając żywności, albo dostarczając jakiejś odzieży, ubrania. Więc w tym wszystkim partycypował. To nie był, nie był rodowity piaseczynianin, on pochodził z raciąża i, i, i wcześniej był w Warszawie też, zanim trafił tutaj, został proboszczem piaseczna, bardzo wykształcona osoba, bo skończył studia i w Warszawie, i w Petersburgu. No i może wróżono mu też karierę duchowną, ale losy się inaczej potoczyły. I za to, co w zasadzie robił jeszcze przed wybuchem powstania, czyli był bardzo zaangażowany w przygotowanie tego powstania. Tak? tutaj. Pamiętajmy, że zanim powstanie wybuchło, to w Warszawie czy w innych miastach miały miejsce manifestacje patriotyczne, tłumione z czasem przez wojsko rosyjskie. No i może też dlatego, żeby uchronić Czajewicza przed konsekwencjami tych jego działań, jego przełożeni wysłali go tutaj do Piaseczna ale on nie zaniechał tych swoich właśnie czynności, działań związanych z przygotowaniem, może nie bezpośrednio działań takich wojskowych, ale, ale nawoływał do w czasie czy wizyt dusz pasterskich czy w czasie kazań, e, nawoływał do, do tego, żeby być duchem właśnie e, z tymi e, walczącymi o niepodległość z ruchem narodowym. Skończyło to się też e, tak, że e, niestety, ale... E, ksiądz Ludwik Czajewicz został aresztowany i wyrok był taki, że miano skazać go na karę śmierci. Pierwsza decyzja była taka, że kara śmierci, oczywiście pozbawienie konfiskata majątku, pozbawienie praw szachetnych i tak dalej, tak jak w większości przypadków, no ale ponieważ ksiądz miał dużo znajomych, no to skończyło się dla niego to w ten sposób dobrze. Taka opowieść głosi, że w czasie polowania w Spale znajomy proboszcz właśnie księdza Czajewicza stawił się u samego cara Aleksandra II, żeby złagodzić ten wyrok, który, który dostał Czajewicz. No i skończyło się tak, że wysłano go, na Syberię. Na kilkanaście lat, po kilkunastu latach go zwolniono. W międzyczasie skracając mu co i rusz ten wyrok, bo ktoś tam apelował i, i, i prosił o to, żeby, żeby go wypuścić. A też taka inna opowieść głosi, że w momencie, kiedy wyruszał z piaseczna tą kibitką już, tak, go wywożono, co klątwę na miasto yy, za to, że podobno ktoś go wydał o tej, tej, tej jego działalności patriotycznej, że doniósł uprzejmie władzą i klątwa yy, miała, yy, no klątwa była taka, że przez następne 100 lat nikt z mieszkańców Piaseczna miał yy, Miał nie zostać księdzem, tak? czyli przez 100 lat miało nie być księdza tutaj z mieszkańców Piaseczna. No i czy klątwa się tutaj sprawdziła, czy po prostu zbieg okoliczności? Rzeczywiście, dokładnie, równo w 100 lat po aresztowaniu Czajewicza mamy pierwszego księdza, pierwsze powołanie tutaj z mieszkańców Piaseczna. No taka tutaj opowieść a propos. Ja jeszcze może wrócę do tego Kononowicza, bo bardzo bliskiej odległości i Konow Kononowicz i Czajewicz byli aresztowani z tym, że Czajewiczowi udało się... Przeżyć, wrócić z powrotem, niekoniecznie do Piaseczna, bo nie pozwolono mu. Błąkał się tam po, po różnych miejscowościach, między innymi trafił do Łowicza czy później do Warszawy. Natomiast Konanowicz został złapany 2 czerwca, przewieziony do Warki, i tam dwa dni później, 4 czerwca, też pewnie to było, było celowe działanie, akurat w bardzo ważne święto. Dla Polaków, w Święto Bożego Ciała, został rozstrzelany na błoniach warki. On i jego dwóch adiutantów, którzy zostali złapani, ku przestrodze innych, tak? Wszyscy mieszkańcy warki musieli przyjść i patrzeć na to, jak ginie tutaj naczelnik powstania styczniowego tych terenów podwarszawskich od strony południowej. Inni zaangażowani tutaj na tych terenach mieszkańcy, to między innymi Bronisław Ryk, Ryks, właściciel Prażmowa. Ale też trzeba wspomnieć o jego żonie Izabeli, ponieważ też pomagała powstańcom. On walczył czynnie, ale też ukrywali oboje tych, tych zaangażowanych w powstanie w swoim dworku w Prażmowie czy też wspierali poprzez dostarczanie żywności, odzieży. Także bardzo tutaj na tych terenach pomagali. Drugi z przedstawionych tutaj postaci to Jan Dionizy Fabiani. On był z kolei związany z Górą Kalwarią. On i jego ojciec zresztą Ludwik, burmistrz Góry Kalwarii, Oboje brali udział w powstaniu, syn bezpośrednio, natomiast ojciec pomagał jak mógł tutaj jego działania i oboje, obydwaj niestety za to ponieśli karę. Jeden trafił do więzienia do cytadeli warszawskiej, drugi na Syberię. Um. Najważniejsze bitwy, może bardziej powiem, potyczki tutaj na terenie Ziemi Piaceczyńskiej, nie było ich wiele, jak widać, jak możecie Państwo zobaczyć, nie były one może imponujących rozmiarów też. Ale nie, nie wszystkie były też zwycięskie, większość była przegrana, ale miały miejsce. Pierwsza to już w styczniu 27 stycznia 1963 roku, która miała miejsce w górze Kalwarii i to była jedna z, z kilku wygranych szczęśliwie. Ponieważ tenże Fabiani, o którym przed chwilką mówiłam, który stał na czele, na czele tej bitwy potyczki, zdobył koszary. Tutaj zaatakował koszary, zdobył magazyn soli w górze kalwarii. No i na krótki czas można powiedzieć przejął górę kalwarię. A po co była tym powstańcom sól? Jakbyście Państwo się mogli zastanowić, no, w, w dużej ilości. Przecież nie zabrali jej ze sobą na drogę, żeby tam dodawać do potraw. E, otóż sól była potrzebna do tego, żeby ją sprzedać. Tutaj pomagali mieszkańcy Góry Kalwarii, kupowali tą sól, a za zdobyte pieniądze powstańcy mogli e, nabyć broń, amunicję czy e, wyżywienie. Także tutaj akcja pierwsza e, udana. Kolejne to marzec 1963 roku i to okolice Cieciszewa. W maju 1963 roku mamy bitwę w Nowej Wsi, właściwie w okolicach Nowej Wsi, bitwa pod Gołębiem, która niestety skończyła się tragicznie dla uczestników, ponieważ... Tak, dane podają, około 80 100 tych powstańców zginęło, około 180 zostało wziętych do niewoli. Największa bitwa na tym terenie, tutaj, o którym opowiadam, miała miejsce 19 maja 1863 roku. Pod pilawą, albo jak inni mówią, hojną wymieniają też zamiennie. Teren tutaj przebiegającej lasy, lasy Chojnowskie na drodze między Piasecznym a Górą Kalwarią. I ta niestety bitwa też skończyła się przegraną, przegraną Polaków. A dowódca Kononowicz tutaj chciał odbić jeńców, którzy trafili do niewoli właśnie dzień wcześniej w bitwie pod Nową Wsią. I plan był bardzo dobry, założenie było bardzo dobre, ale nie przewidział tego, że oddziały rosyjskie, które będą chciały tych jeńców z góry kalwarii przetransportować do Piaseczna, a później dalej do Warszawy, poproszą o posiłki, żeby z Warszawy również żołnierze rosyjscy przyszli, ponieważ obawiał się odbicia. Właśnie przewidywał, że powstańcy będą chcieli odbić tych swoich kolegów. I rzeczywiście, Miało to miejsce, bo kiedy już zasadzili się po jednej i po drugiej stronie w okolicach tej, tejże pilawy powstańcy, to byli no zaskoczeni, że wojsko rosyjskie, którego spodziewali się od strony góry kalwarii, pojawiło się od strony piasecznej. Zostali wzięci, tak można powiedzieć, w dwa ognie. No i zamiast odbić tych swoich, swoich kolegów, to jeszcze. 12, 12 powstańców również tutaj zginęło, reszta salwowała się ucieczką, zabrano ze sobą część też rannych, a tych 12 chłopaków zostało pochowanych na cmentarzu w, w piasecznie. Przy ulicy kościuszki znajduje się mogiła mogiła powstania styczniowego, w której właśnie spoczywają ci, którzy zginęli w tej bitwie pod Pilawą. Kolejne potyczki to 5 sierpień i Racibory, 30 września Przypki i właściwie końcówka powstania to jest początek wiosna roku 64. To są jakieś niewielkie starcia w okolicy Góry Kalwarii. W czarnym lesie, czy ostatnia taka potyczka, o której można przeczytać w okolicach, piaseczna. Tutaj Państwo możecie zobaczyć mapę, na której zaznaczone są punkty, gdzie miały miejsce czy bitwy, czy miejsca pamięci po, po tym czasie powstania styczniowego. Ja może jeszcze wrócę raz do tej mapy. I tak w skrócie. Pod jedynką macie Państwo miejscowość ciszew, gdzie na cmentarzu parafialnym znajduje się grób ignacego robaka, młodego, 18-letniego chłopaka, który właściwie przez jeden dzień tylko brał udział w powstaniu od razu zginął. Dwójka tutaj na samym dole mapy. To jest czarny las i kapliczka poświęcona powstańcom styczniowym. Jak wrócimy tutaj na górę pod Trójkę, Goździe, część Ciszewa, znajduje się tutaj mogiła powstańcza, zbiorowa, też walczących w powstaniu. Pod Czwórką, Góra Kalwaria, no to tutaj mamy miejsce związane z tą pierwszą bitwą na terenie ziemi piaseczyńskiej. Mamy również jakby nawiązanie do tego powstania osiedle weteranów 63 roku. To miejsce walk, o którym mówiłam w okolicach koszar carskich. Piątka, jakbyśmy sobie tutaj popatrzyli tak po środku mapy. Piątka, mamy miejscowość Henryków Urocze i tutaj mogiła poległych również powstańców się znajduje w walce pod Przypkami. Szóstka to jest cmentarz w Jazgarzewie. I tutaj akurat wyjątkowo nie mamy mogiły, gdzie leżą powstańcy, którzy zginęli, ale mamy taki grób symboliczny poświęcony tym, którzy brali udział w manifestacjach czy na terenie Korony, czy Litwy jeszcze przed wybuchem Powstania Styczniowego. Siódemka, jak sobie poszukamy, to mamy Piaseczno i na następnym slajdzie ja o tym Piasecznie opowiem y, szczegółowo. Ósemka, tutaj proszę Państwa to jest miejscowość Pilawa i to jest ta największa bitwa, która miała miejsce 19 maja 1963 roku na naszym terenie. I numerek dziewiąty, dziewiątka. Tutaj chyba mapa ucięła trochę poniżej, poniżej tej mapy. Tutaj slajd został ucięty. To jest Prażmów i na cmentarzu, na cmentarzu tak ucię, ucięta jest ta mapa trochę. Czyli tutaj na samym dole, poniżej tam Uwielin mamy miejscowość Prażmów i w Prażmowie na cmentarzu parafialnym mamy również mogiłę, powstańców, tych, którzy brali udział w bitwie pod Raciborami. I również z Prażmowym związany jest dwór, o którym wcześniej mówiłam, dwór Ryksów. I wreszcie dziesiątka, to jest miejscowość Przypki, gdzie miała miejsce potyczka we wrześniu 63. roku. Jedenastka, tutaj na samym dole mapy, to Racibory, też gdzie powstańcy walczyli w sierpniu 63., i ostatnia miejscowość, dwunastka. Tarczyn, cmentarz parafialny, gdzie również jest mogiła poległych. To jeśli chodzi o dół, mapy i o południe. A zostaje nam jeszcze tutaj trzynastka. Mamy żabieniec, czyli ten trakt burmistrza Kłoczowskiego. I jeszcze obok w żabieńcu mamy. Taką kapliczkę w środku lasu poświęconą powstańcom styczniowym. A tutaj szczegółowa mapa terenu piaseczna i miejsca, ślady związane z Powstaniem Styczniowym, zaczynając od początku, od kościoła świętej Anny gdzie jest, możecie Państwo wejść i zobaczyć tablicę poświęconą księdzu Ludwikowi Czajewiczowi oraz tym powstańcom, którzy zginęli w bitwie pod Pilawą. Obok, przed ratuszem znajduje się pomnik Sybiraków, czyli osób, kto, no, które trafiły na Syberię. Na samym dole mapy literka C, cmentarz parafialny i tutaj mamy Zarówno mogiłę poległych w, w tej bitwie pod Pilawą, jak również grób weterana Powstania Styczniowego Leopolda Klausa. No i wreszcie na samym dole ulica księdza Ludwika Czajewicza. Ulicę ksiądz za swoje zasługi, można tak powiedzieć, dostał w okresie międzywojennym tutaj miasto Piaseczno. Ulicę leśną, dawną leśną zmieniło, zmieniło na ulicę księdza Ludwika Czajewicza. No i teraz, może jeszcze pokażę miejsca, dokładnie zdjęcia tych miejsc, o których mówiłam, czyli cieciszew, cmentarz parafialny. Gdzie leży ten młody chłopak, robak. Symboliczna kapliczka w czarnym lesie. Tutaj mamy kolejne mogiły Henryków Urocze, mogiła w Piasecznie, również mogiła Leopolda Klausa na cmentarzu Piaseczyńskim, tablica Sybiraków przed ratuszem. Tablica poświęcona księdzu Ludwikowi Czajewiczowi w kościele Świętej Anny. I dwa kolejne cmentarze. Cmentarz parafialny w Jazgarzewie, gdzie symboliczna mogiła tych, którzy polegli w manifestacjach patriotycznych. I cmentarz parafialny w prażmowie grup powstańców. I również tarczyn, cmentarz parafialny i mogiła poświęcona powstańcom styczniowym. Kapliczka w żabieńcu, która została postawiona w tym miejscu dokładnie 80 lat temu, w czasie II wojny światowej. To był rok 1943, kiedy Polacy, kiedy Polacy Również stracili niepodległość, tak. I też tak ciekawie się składa, że to jest podwójna jakby rocznica, tak, bo rok 43 to jest dokładnie 80 lat po wybuchu powstania styczniowego, tak, 63-43, no i teraz znowu mija kolejne 80 lat od powstania tej tej kapliczki. Ona została w zeszłym roku odnowiona, rewitalizowana, bardzo ładnie tutaj mieszkańcy cały czas dbają, pamiętają o tym miejscu, jest dla nich miejscem takim ważnym, chociaż tylko symbolicznym. No i dwór Ryksów w Praszmowie, właścicieli Ryksów, którzy byli zaangażowani w powstanie styczniowe, I ostatnie miejsce, już, które chcę Państwu pokazać, to jest pomnik, symboliczny pomnik w Pilawie. Niedaleko tego miejsca, tutaj, gdzie odbyła się ta największa bitwa na terenie piasecznej okolic, czyli w tych lasach chojnowskich. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do spacerów. Do wycieczek po tych terenach i odkrywaniu na nowo miejsc związanych z historią piaseczną. Do widzenia.